Urtus C45. Znajdujemy się przy ciągniku Porsche Diesel. Urtus C328. To jest ten Ursus, o którym opowiadałeś. Tak, mój ciapek. Lakier jak na samochodzie. Kolejny Ursus, witam. A prawidłowo to powinno się kierownicą. Kierownicą. Witamy bardzo serdecznie z Tarnowa Podgórnego. Za nami stoją piękne, odrestaurowane maszyny. Jesteśmy dzisiaj tutaj przed wielką wyprawą. Zbieramy się tutaj, kompletujemy maszyny. Tak. Na czym to będzie polegało? Może powiedzmy coś więcej. Jest to podróż życia grupy kolekcjonerów, przyjaciół. Chcieliśmy zawsze zrealizować to marzenie, zwiedzić wszystkie latarnie. Tutaj Jarek Chojnacki z Markiem Popławskim kiedyś marzyli o tym też tej podróży. A teraz no, przyszedł czas, pandemia nam w tym pomogła, żeby zrealizować to marzenie. Zbieramy się w 12 traktorów, nie zabytkowe, no nie wiem. Zabytkowe. Jaki jest najstarszy ciągnik? W tej chwili najstarszy ciągnikiem będzie Zetor. Tak, mój Zetor z 50 roku, Zetor K25 o mocy 25 koni. Troszeczkę skrzynia zmodyfikowano, żeby to jechało szybciej, tak niewiele, bo 50 km/h, więc kończymy go składać. Skrzynię jeszcze, silnik został, trochę blacharki, koła i tak dalej. Czyli kompletujemy maszynę. Tak, kompletujemy go i spokojnie zdążymy jeszcze z miesiąc czasu na to. Więc. Czyli ruszamy linią brzegową. Tak, Bałtyku. O długości prawie 700 km, ale przejedziemy przynajmniej z tego 550. Skąd zaczynamy? Dokładnie zaczynamy z Piasków przy granicy rosyjskiej, a kończymy w Świnoujściu przy niemieckiej granicy. Ile będzie stacji? Ile to będzie trwało w ogóle? Ile dni? Planujemy 7 dni. Planujecie. 7 czyli... dni, dokładnie. To tylko są plany, ale co wyjdzie, to wiadomo. Może być to czasami wyprawa miesięczna, nie? Tak. No. Może się okazać. Może się okaże miesięczną wyprawą, a nie tygodniową. Nie pytam, czy planujecie jakieś awarie, ale w razie, gdyby coś się wydarzyło, jedzie jakieś auto serwisowe? Tak, jedzie, ale też będzie nam pomagał Arbos jako safety traktor. Tak, tak, właśnie wiem, że pojedzie 25-konny Arbos, będzie towarzyszył. Tak. Chyba najnowsza maszyna tak. Z wszystkich. Wiemy, jak będzie wyglądała podróż, ale nie wiemy jeszcze dokładnie, jakie maszyny pojadą, więc może przejdziemy, po kolei przedstawimy. Tak. Chyba zaczniemy od najciekawszego. Porsche. Ciągnika Porsche, dokładnie. Znajdujemy się przy ciągniku Porsche Diesel. Z którego roku ciągnik? 62. Ile ma mocy? 30 koni. Twój ciągnik odrestaurowany ile lat temu? Na bieżąco jest dopieszczany, także... Na bieżąco. Także jeszcze w trakcie jest wszystko. Dwucylindrowy, chłodzony powietrzem. Czyli prosty, prosta budowa. No jak wszystko w tamtych latach. Rzadko spotykany ciągnik. No w Polsce na pewno. Aczkolwiek bardzo ceniony przez kolekcjonerów na zachodzie. No jest fajna perełka. Nie? Skąd? Widać też były, jak to Porsche, dość fajne opływowe, czerwone cabrio. Czerwone, jest, szybki. Tak, jest coś ciekawego. Jaka prędkość maksymalna? Mniej więcej? Nie jest szybki. To nie jest samochód Porsche, także standardowo jak wszystkie inne ciapki, tam 20-25 na godzinę. A skąd taka pasja do ciągników starszych, że tak powiem? No już od ładnych kilku lat z ojcem kolekcjonujemy, jest tutaj też nasz Mercedes. No i jakby Porsche też miało być urozmaiceniem kolekcji. Mamy dość dużo ciągników właśnie marek samochodowych, Renault, Volvo. O, to bardzo, bardzo ciekawa kolekcja. Tak, Mercedes, Ford, także jest tego mnóstwo. To bardzo dziękuję. Idziemy dalej do kolejnej maszyny. Ursus, witam. Który rok ciągnika? 61. rocznik, Ursus C328. W niemalże oryginalnym stanie, poza malowaniem oczywiście. Malowanie jest indywidualnym tutaj pomysłem mojego taty, nie? Ile lat już odrestaurowany? Wiesz co, to jest chyba 2 lata dokładnie po odrestaurowaniu. Tam kilka zlotów spotkało. Tam widać pomocno po naklejkach. A skąd pasja do ciągników starszych? Po prostu to tam w rodzinie po prostu. W rodzinie. A jego gospodarstwo jest? Czy nie, po prostu hobbystycznie. To jest samo hobby. Ile koni?
28. Dokładnie. Też jedzie na wyprawę linią brzegową. Oczywiście. Dobrze, lecimy dalej. Tego pana już możecie kojarzyć. Cześć Bartek. Witam. Spotkaliśmy się niedawno u ciebie na polu i wspomnieliśmy o tej wyprawie. Tak jest. Co tutaj mamy? To jest ten Ursus, o którym opowiadałeś. Tak, mój ciapek. 66 roku, w 18 roku przeszedł gruntowny remont i tak go dopieszczą jeszcze. Dopieszasz go. Naklejka Bartek jak najbardziej, ale wiem, że to nie jest jedyny ciągnik w twojej kolekcji. No, są jeszcze inne. Ferguson, dwa Hako i tak się bawię w to. Mówiłeś, że w 2018 roku go odrestaurowałeś. Tak. Czy później spotkały cię jeszcze jakieś awarie, czy po takim odrestaurowaniu już ciągniki, tak jak nowy, powiedzmy Arbos, on już się nie psuje jakiś czas? W ostatnim czasie mechanizm różnicowy naprawiałem. A, ale podczas reanimacji nie. Kompletnej nie był naprawiany? Nie. Okej. Okay. Tu są zdjęcia, jak wyglądał przed remontem, jak wyglądał po remoncie. No powiem ci, że różnica jest ogromna. Kabinę, że tak powiem, będziesz ściągał na tą wyprawę, czy zostawiasz tak jak jest? Raczej z kabiną pojadę. Z kabiną. Tak. W razie deszczu czy coś, to ja zawsze jakieś będziesz swoje. Chroniony. Dokładnie. I to jest rok 66, widzę. Tak. 28 koni. Dobrze. Dziękuję ci bardzo i przesuwamy się dalej. Lakier jak na samochodzie. Kolejny Ursus. Witam. Który rok? 63. 63. W którym roku odrestaurowany? Z 5 lat temu. 5 lat temu, okej. Okay. Skąd taka pasja? Ja, traktory od zawsze tam mnie towarzyszyły, więc tak. No tak się złożyło, że akurat zaczęło mnie kolekcjonować. Ale gospodarstwo jest, nie, czy nie ma? Po nie, prostu nie, taka nie pasja. Tak. Ile lat temu odrestaurowane? 5. 5. I jakieś awarie od tego czasu były, czy? Nie, no na bieżąco zawsze coś tam jest do zrobienia. Lakier, widzę, jest naprawdę samochodowy. Tak. Drugi raz już malowany, ale jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Idziemy dalej. Zetor 25. Akurat ten ciągnik nie pojedzie w tym razie, pojedzie taki sam, pojedzie czarny. No dobra, zdradziłem już barwę, miałbym nie zdradzać. Pojedzie czarny, w kolorze też jasnym korpusu. Robi się. I musi być zrobiony, to nie, że nie będzie, musi być zrobiony. Czyli w trakcie przygotowań, ten, o którym rozmawialiśmy. Tak, tak, w trakcie przygotowań. Ten akurat jest z 57 roku, ten Zeto tamten jest z 50, który się szykuje na tą wyprawę. To już też swoje lata, naprawdę. Nie, on dostanie nową młodość, tam jest wszystko nowe. Co szło założyć, jakikolwiek koła zębate ze skrzyni biegu pozyskane nowe, są nowe założone. Obecnie czekam na wał, bo jest wał w szlifie, więc jak tylko wał korbowy przyjdzie ze szlifu, no to składam się, niby wszystko jest przygotowane. Więc to będzie nowy ciągnik, to nie będzie stary, to jest nowy ciągnik, tylko po prostu no, odmalowany. No. A czy jest problem, żeby dostać takie części już w tych nie, czasach? Już zaczęli produkować, już gdzieś na jakichś czeskich małych firmkach zaczęli produkować. Dużo w Słowacji produkują części do tych Zetorów i nadal import z Indonezji. Stamtąd jest, no fala zalewa, te, no ale to z takiej jakości słabej te części, że to sezon i nie ma, nie? A jaka jest populacja tych ciągników w Polsce? Czy jest ich dużo, czy łatwo spotkać? Nie no, Zetory 25K jest bardzo dużo, bo to było szczególnie na Polskę produkowane. Wtedy Polska miała ciężki ciągnik Ursusa do szerokich kół, do ciężkich prac. Nie mieliśmy międzyrzędówki, dlatego wyprodukowali Zetory dla nas, szczególnie Zetory bociany, żeby to wyjeżdżało międzyrzędzia. Więc jest dużo. Większy problem jest z Zetorem 25A na niskich kołach, typowo szosowe, które były. Jest też trochę tego, ale jest dużo, dużo mniej, nie? A jaka jest prędkość maksymalna tego ciągnika? A więc tak, Zeto 25K, jak się nie podkręci pompy zryskowej, to 18 na godzinę, no mu jedzie no to 20, aby, nie? No, a Zeto 25A, no były już dużo szybsze, to były szosowe ciągniki, mają 28 około, no tak jadą do 30 km. No mojego szykuję na trochę szybciej, więc oczywiście przepisowo zgodnie z prawem polskim, tak? Spotkaliśmy się już wcześniej przy ciągniku Porsche, tak. A teraz stoimy przy Mercedesie. Wspominałeś, że masz kilka marek ciągników, tak, samochodowych. Kolejna samochodowa marka. Nie każdy kojarzy, każdy zawsze patrzy ze zdziwieniem, że czy Porsche, czy Mercedes produkowali ciągniki. Powiedz mi, dzisiaj niewiele tych marek się zachowało. Gdzieś tam były poprzejmowane lub firmy też rezygnowały z produkcji. Ale były to solidne ciągniki, do dzisiaj są bardzo, bardzo cenione i nawet pracują niejednokrotnie. No powiedz mi, ile on ma koni? 125 koni. 6-cylindrowy silnik Mercedesa, turbina doładowany. Chłodzony cieczą. Tak, oczywiście.
No powiem ci, że gabaryty on ma bardzo duże. Jaką on prędkość rozwija? 40 km na godzinę na dyferach typowo rolniczych. Jest też wersja z dyferami od Unimoga, gdzie jest 70 na godzinę. O, to dużo. Powiedz mi, on ma skrętne tylko przednie koła. Tylko przednie koła, co ciekawe. Możemy obrócić cały panel, całą konsolę, kierownicę z fotelem i jechać do przodu, tak samo jak jedziemy do tyłu. Czyli używamy rewersu wtedy i jedziemy, powiedzmy... Mamy po prostu bieg w drugiej ręce, poza tym okay. Wszystko zostaje tak samo. Powiedz mi, głośno jest w środku, jak się nim jedzie? Nie, kabina jest dość dobrze wyciszona jak na tamte czasy, bo mówimy o roczniku 80. A powiedz tak, mi... że można to porównać do, nie wiem, 80, które mieliśmy wtedy u nas, więc to jest prawdziwy jakby Mercedes wśród ciągników na tamte czasy. A wersja ta szosowa, transportowa, ona różni się jakoś budową? Czy nie, to jest identycznie to samo? Inne mosty. A zawieszenie, bo tutaj mamy takie konkretne tak, sprężyny. Mamy sprężyny, teleskopy, to zawieszenie jest bardzo komfortowe. I przede wszystkim ten ciągnik jest czysto mechaniczny. Jest tutaj jedynie rozbudowana mocno pneumatyka, załączanie napędów, wszystkie blokady, wszystko jest na pneumatyce, tak jak w ciężarówce. A poza tym to jest czysta mechanika. Ten ciągnik jest bardzo prosty, bardzo wytrzymały. A ile mamy biegów w tym ciągniku? Mamy 6 biegów plus polowe szosowe, także 12 biegów do przodu. Czyli do... żadnych biegów bez półbiegów pół bez zmiany sprzęgu nie ma. Nic nie mamy. W tej wersji transportowej też? Tak samo. Też. A powiedz mi, jakieś prace nim wykonujesz, czy nie? Pracowałeś nim w ogóle w polu? Tak, głównie jest wykorzystywany jako taki, powiedzmy tutaj, kolekcjonerski ciągnik, mamy też do niego lawetę, na którą kładziemy inne ciągniki, wtedy jedziemy na zlot takim zestawem. Na lawetę wchodzą 3 kolejne, więc jedziemy takim... Czyli konkretny zestaw już wtedy. Zestawem. Ale zdarzyło mi się też wykorzystywać go w polu, do transportu, jest bardzo fajny, bardzo wygodny. I nawet do ciężkich jakichś prac, więc spokojnie na przykład... A w polu? W polu co nim robiłeś? Na przykład 5-skiwowy pług bez problemu daje radę. Ta moc jest naprawdę duża, jak na 125 koni. Te 4 równe koła, rozłożenie masy, rozłożenie napędu, to wszystko. Czyli komfortowo się nim pracuje. Mówiłeś, że tym ciągnikiem na wyjazd się nie wybierasz. Nie, nim się nie wybieramy. Jesteśmy tutaj w okolicy, więc postanowiliśmy razem z kolegami, ojciec przyjechał Porsche, ja przyjechałem tym. Postanowiliśmy, że tutaj będzie prowadził cały konwój. On nad morze z nami nie jedzie. Pojadą mniejsze maszyny. Od nas pojedzie Porsche. Myślę, że to wystarczy. I mamy kolejną legendę. Cóż to jest za ciągnik? No jak widać, Ursus C45. Z 61 roku. To też już leciwy ciągnik. No jest trochę. Ile on ma koni? 45. Który rok? 61. No. Odrestaurowany w którym roku? O, z 90 lat temu. I od tego czasu? Awarie jakieś, czy no, nie? No awarie może nie, jak regulacje. Regulacje, no, czyli... No co chwilę coś, bo zawsze to jest takie, że trzeba umieć regulować i... On swoje pokazuje takie. Dokładnie, a trzeba umieć nim jeździć pewnie, co? No jeździć to tam nie ma problemu. No, żeby odpalić to trzeba... O, no lampę tu z 10 minut czy tam mniej. Zależy jak jest teraz rozgrzany, to się szybciej zapali. No i wtedy trzeba tu... O. Ja akurat... Odpalą tym kołem, nie? A prawidłowo to powinno się kierownicą odpalić. Kierownicą. Nie? Ale to jest jakaś modyfikacja, czy no to idzie oryginał? Kupić, to nie jest oryginalne, tylko że to jest za to bezpieczne. A kierownica nieraz słyszałem, że ręce może, potrafiła może, połamać. Jak ktoś źle wyciągnie, może coś połamać. A tu to aby cyk i puszczę. Możemy zademonstrować odpalanie. Jak najbardziej. No to czekamy na to. To poczekaj. Podgrzejemy zaraz. Dobrze. Cała atrakcja. I ciekawe ci zapoli. Według mnie powinien zapolić jak osobówka na dotyk. Czyli bez podgrzania nie ma opcji, no, żeby odpalić. Trzeba podgrzać. Czekaj, tak jeszcze trzeba podpropować. Daleko, nie? No, nie wiem, tak daleko. Miał być co prota po kudzielu. Ale wiesz, to a co? Spróbujesz. Ale gdzie po co? No
się trochę potrwa. Czyli teraz cała procedura startu. No, zaczynamy od podgrzania. Właśnie, coś tutaj się trochę pierniczy, ale będzie dobrze zaraz. Ale bez tego nie odpalimy ciągnika. Nie, nie. Nie ma szans. Jedynie bym musiał, mam to wszystko tu. To mam nowe, kostkę taką mam, brzęczek, mam to wszystko, aby bym musiał tu zamontować na benzynę, idzie bez problemu odpalić. Okej, czyli... Nie trzeba wtedy podgrzewać, wtedy trzeba tak długo... musi trochę pochodzić. Jak się rozgrzeje, to wtedy się przełącza na ropę i na ropie chodzi. A, czyli taki rozrusznik spalinowy. Tak, tylko nie można zapomnieć o tym, bo jak się gasi, trzeba na benzynę przekręcić przed gaszeniem i żeby na wszędzie benzyna była. A, czyli bo jak będzie ropa, to nic nie odpali. No, trzeba, żeby nie zapomnieć. Ile takie podgrzewanie musi trwać? Dzisiaj mamy ciepło, więc... No ale mimo tego, no patrz, coś tu jest... Ale teraz lepiej, to musi, sama lampa się musi rozgrzać. O. No bo tak robili kiedyś, nie? Mieli lepszą wprawę jak kiedyś to było, bo było non-stop sprawne, bo to chodziło w dzień w dzień, nie? Pewnie jak już się odpaliło taki ciągnik, to chodził cały dzień bez gaszenia. No na pewno. Zależy co robiło, nie? Dokładnie. Nikomu się nie chciało go gasić i później odpalać, bo jeżeli go zgasimy, to mimo wszystko po chwili... Tam 5, no może 3-4 minuty to jeszcze zapali, ale później już nie zapali, trzeba podgrzać. Czyli czasochłonne jest odpalanie tego ciągnika. No tak można powiedzieć. Co teraz pan wykonuje? Paliwo odkręcą. Czyli po każdym zgaszeniu paliwo musi być zakręcone. Nawet no, jak się gasi, to trzeba zaraz paliwo. W trakcie. No bo to jest wiadomo, że to nie jest jakieś tam szczelne mocno, to później paliwo przejdzie. Nawet stryc potrafię puścić na cylinder i się czyli zaleje. Na tłoku się zaleje. No jest problem odpalić wtedy, nie? Dobrze. A na tak jak teraz to o, tu mu daję paliwo teraz. Mhm. No i teraz powinien zapalić. Powinien. To zobaczymy. Trochę pracy to wymaga fizycznej. Trzeba go podgrzać. Musi być mocno podgrzany i wtedy... Tylko dobrze. Bardzo, bardzo ładnie zapalił. Ja myślałem, że potrzeba dużo więcej siły. Nie, nie. Za późno paliwo chyba nakręciło. Czyli... Najpierw zamykamy paliwo i dopiero go gasimy. Tak. Wszystkie maszyny już pracują. Mamy jeszcze Arbosy. Zaraz wsiądę do niego i przejedziemy po całej firmie. Robimy taki przejazd techniczny, pierwszy. Zobaczymy jak to wyjdzie, żeby przygotować się już na wyjazd nad morze. Jest teraz z nami Adam. Cześć Adam. Znajdujemy się koło Arbosa. Z tego co wiem, to ty będziesz prowadził ten ciągnik podczas... Tak. Mam być tym szczęśliwym kierowcą. Dostanie go. Czyli robimy około 700 km? Tak, dokładnie. Będziemy jechali jak najbliżej linii brzegowej Bałtyku. Będziemy dużo zwiedzać takimi punktami stałymi, będą wszystkie latarnie morskie. Na plażę będziemy wjeżdżać, czy nie? Jest planowany wjazd, ale póki co nie mogę jakby potwierdzić na tą chwilę, ale będziemy na pewno na plaży jeździć. W razie gdyby jakiś ciągnik utknął w piasku, Arbos ma 4x4. Kiedyś tych napędów nie było, a to jednak 20-30% uciągu więcej. Także myślę... Na pewno może się przydać nam. Na pewno się przyda nowa maszyna, w razie gdyby odholować jakiś ciągnik, jakby gdyby miał awarię, to jak najbardziej się przyda. Znajdujemy się w Arbosie. Bardzo prosty ciągnik, słuchaj. Tu masz rewers, przód, tył i masz 4 biegi. Więc myślę, że dasz radę. Tam jest stacyjka na dole, sprzęgło. Żeby go odpalić, pamiętaj, musi być hamulec ręczny zaciągnięty. Ty będziesz tym Arbosem jechał sobie po całej linii brzegowej. Powiedz mi, jaką prędkość planujecie tam osiągnąć, bo te ciągniki nie są zbyt szybkie. W granicach gdzieś 15, maksymalnie 18 km. Także... Czyli dziennie dużo kilometrów nie zrobicie. No nie, ale to ma być tak bardziej też taka wycieczka poznawcza. Rekreacyjnie. Tak.
Powiedz mi, a jeżeli nie uda się przejechać całej trasy, to powiedzmy, zejdzie wam 7 dni i będziecie 200 km od celu, co wtedy? Po prostu... No wycieczka się trochę przedłuży. Przedłuży się, czyli nie kończycie w danym punkcie, gdzie jesteście, tylko... Tak. Dobrze. Przejeżdżamy z, powiedzmy, terenu firmy, na której znajduje się serwis i główny biurowiec, na plac. No powiem ci, że na placu tutaj jest naprawdę bardzo dużo maszyn. Jest, jest. Jak nie wiem, czy widzisz, jest wersja kabinowa Arbosa. Znaczy, kabinowa. W kabinowej my jedziemy, a tamta jest platformowa. Nie wiem, która pojedzie na ten wyjazd, ale myślę, że kabinowa jest o wiele lepsza, bo gdy spotka cię deszcz, czy jakaś inna niemiła pogoda, to... Jak będzie gorąco, no to jest jeszcze nawiew. Dokładnie, są nawiewy. A jak będzie zimno, brzydka pogoda, to też ogrzewanie jak najbardziej możesz sobie w Arbosie włączyć. W międzyczasie opowiem ci, jak czekamy na otwarcie bramy, co i jak. Tutaj masz światła wyłączone, pozycyjne, drogowe, kierunkowskazy, no i awaryjne. Z drugiej strony masz światła robocze, no i wycieraczka. Na dwa przednie i tylne. Dokładnie. Pod spodem masz światło ostrzegawcze i wałek WOM. Wałek WOM. To jest ogromny plus tego ciągnika. Słuchaj, że wałek WOM jest załączany elektrohydraulicznie. Aha, bez sprzęgła, bez niczego. Dokładnie. I tutaj mamy wybór prędkości wałka WOM. 540, neutral na środku i 1000 masz w przednim położeniu dźwigni. Co jeszcze ciekawe, tu możesz sobie otworzyć takie urządzenie i drzwi, słuchaj, masz delikatnie uchylone, tak jak to było w dawnych Ursusach serii 12, że delikatna szczelina zostaje tutaj przy drzwiach i wtedy nawiew jest jeszcze naturalny, przyjemniejszy. Gaz ręczny, 4 biegi i 2 zakresy, wolny i szybki. Aha. I tam dalej masz dźwignię od sterowania hydrauliką oraz tylnym podnośnikiem. Blokada mechanizmu różnicowego na dole i tutaj mamy przedni napęd. Aha. Wszystko to uruchamiamy po zatrzymaniu się ciągnika. Także jak sam widzisz, ciągnik jest bardzo prosty. Nie ma tutaj co za dużo opowiadać, bo ciągnik jest na tyle łatwy w obsłudze, intuicyjny, że każdy, kto będzie tutaj nowym nabywcą czy operatorem, poradzi sobie bez problemu. Powiedz mi, skąd taka pasja do tych ciągników? Używany, że tak powiem. Gdzieś tam rodzice, dziadkowie mieli gospodarstwo, rodzice też tam jakieś małe prowadzili, teraz obecnie ja tam się zajmuję większość uprawą, no i po prostu przez to. Czyli gospodarstwo prowadzisz, tak. Ale jest to twoja taka praca codzienna, czy tylko hobbystycznie? To jest hobbystyczne. Hobbystycznie, a jakie uprawy w tym gospodarstwie masz? Obecnie w tym roku pierwszy raz się żyto, groszek. A do tego jeszcze co roku jest siana, pszenica, owies, czasami jęczmień i dodatkowo jeszcze jest facelia. A powiedz mi, masz swój kombajn? Mam dwa kombajny. Masz dwa kombajny. Bizony? Nie, dwa klasy Mercatory. Także dziękujemy, do widzenia. Do widzenia.